Ale wszystko. Iście. Nowe warunki. Siemanko moi drodzy, z tej strony Karlas. No i nareszcie wjeżdża film z Pitem, troszeczkę sobie już pojeździłem. No i mówię, nagram coś dla was. I przeglądając wasze komentarze, najczęstsze pytanie jest takie do mnie: czy Pit będzie dla mnie wystarczająco duży? Moi drodzy, na to pytanie ciężko jest odpowiedzieć tak, wiecie, wprost wam, czy nie wiem, powiecie mi, że na przykład macie 180 cm, ważycie 70 kg i czy Pit będzie na was dobry. Może być, a może nie być. Wszystko zależy od preferencji, czego oczekujecie od takiego motocykla. Pit bike generalnie z założenia ma być mały. Także naświetlając krótko historię jakby tych wspaniałych maszynek, jak ona powstała, no to oczywiście powstało to zajęcie, ta dyscyplina motosportu, może tak odważnie powiem, w Stanach Zjednoczonych, od tego, że ludzie z obsługi na torach wyścigowych jeździli takimi malutkimi Hondami, to były Hondy Z50, no i ktoś wpadł na pomysł, że można byłoby się tym ścigać, no i tak się rozwinęła jakby branża pitbike'owa. I tak to jest, moi drodzy, także wiecie, Amerykanie ścigają się na wszystkim, nawet na kosiarkach, na byle czym. Także dlaczego mieliby się nie ścigać na mini motocyklach? Ja wiem, że jest duża część młodych ludzi, którzy po prostu upatrują jakby szansę wygodnego siedzenia na takiej maszynie. No i niewątpliwie mają rację, no bo full cross jednak jest o wiele wyższy. Nie no, co ja gadam, wyższy to może nie jest właśnie, ale jest dłuższy, cięższy i po prostu cięższy do opanowania. No i jeszcze jest kwestia oczywiście kosztów eksploatacji, ponieważ jak mamy jakiegoś dwusuwa, czy nawet markowego czterosuwa, to jakby koszty eksploatacji będą wyższe. I kurczę, zbaczam znowu z tematu, bo generalnie chodzi o to, że jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy pitbike będzie na was pasował, czy będzie dla was wygodny, no to najlepiej po prostu się do niego przymierzyć, czy po prostu wsiąść gdzieś w sklepie, nie wiem, no generalnie ja jestem z Łódzkiego i powiem wam, że wokół tutaj mojego rejonu nie ma toru na przykład pitbike'owego. Wiem, że w innych miastach, gdzieś tam w okolicach Torunia jest tor, gdzie można po prostu iść, wypożyczyć sobie pitbike'a i zobaczyć jak to śmiga i czy chcemy sobie coś takiego kupić i czy wolimy na przykład po prostu od razu wejść full crossa. Jeżeli byście chcieli, jest taki kalkulator na mrf.pl stronie, będzie zlinkowana i tam po prostu wpisujecie wagę, wiek, wzrost i wyskakują wam propozycje, jaki pitbike będzie dla was wygodny. No ja już wam powtarzam w każdym filmie, ale może ktoś tu jest po raz pierwszy na tym kanale, że ja mam 90 i ważę 100 kg, no i myślę, że to jest taka górna granica, gdzie ta maszynka będzie dawała sobie radę. Ja mam model, jak widzicie, 140 RCZ, który ma troszeczkę lepsze zawieszenie. Miałem kupić zwykłego RC, tam jest troszeczkę inne zawieszenie, ale gdzieś tam doczytałem, że do 70 kg tamto zawieszenie takie powinno dać radę, a potem to już będzie dobijać. Także no trochę się przestraszyłem, no i dopłaciłem ileś tam złotych, żeby mieć po prostu RCZ-a. I tyle. Jeżeli chodzi o wybór pitbike'u, wiecie, że jest bardzo duży. No wystarczy wejść na tą stronę na przykład MRF-a,
No bo ja innymi, tam są jeszcze, wiecie, inne firmy, które produkują pitbajki, są markowe, też jakieś tam Yamaha, Kawasaki. Oni również robią pitbajki, tylko wiadomo, to jest wszystko o wiele droższe. Tutaj mamy tanią eksploatację, tani zakup i możemy naprawdę za niewielkie pieniądze wyposażyć się i nawet już brać czynny udział w jakichś zawodach, bo po prostu niewiele nam potrzeba. I właśnie fajnie, jak macie gdzieś, jak ktoś ma gdzieś obok tor i lubi offroad i jeszcze mu się podoba inicjatywa jakby małego mini motocykla. No to jest taka mała motorynka, no kiedyś były motorynki, zawsze chciałem mieć motorynkę. No i mam, tylko trochę bardziej bym powiedział ekstremalnej wersji, gdzie mogę tutaj poświrować pawiana na bezdrożach. I tu jest, musicie sobie po prostu zadać jedno bardzo ważne pytanie. Czy chcecie pitbike'a, czyli motocykl, który nie będzie w pełni funkcjonalny motocyklem offroadowym, crossowym, o może bardziej tak, no bo ja tu pewnie mylę te wszystkie nazwiska, bo specjalistą nie jestem, ale wiecie, o co mi chodzi. Czy chcecie po prostu pitbike'a? Trochę zboczyłem z toru i teraz kontynuując jakby rozważania, czy pitbike będzie na mnie pasował, no to zakładam, że na pewno będzie na ciebie pasował, tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli nie jesteś grubą świnią i nie masz, moi drodzy, ponad 2 metry wzrostu, także na pitbike'a śmiało możesz wsiadać. Czy zabraknie ci mocy? No pewnie ci zabraknie, no bo to silnik jest jednak nie za duży, ale naprawdę, no i ja mam pełną frajdę. Zamykam manetę w terenie oczywiście, na jakiejś tam prostej, ale myślę, że to dobry pomysł jest, że to nie chcę jechać dalej, no bo to by było po prostu bardziej niebezpieczne. Jak na razie, no nie potrzebuję po prostu więcej jakby prędkości w terenie. No wystarczająco jest, widzieliście stówkę prawie w terenie, taki klocek jak ja pojechał. I tutaj patrząc, to jest fajny filmik, w sensie fajnie, że się odezwaliście, fajnie w komentarzach, wiecie, kto ile poleci na jakichś tam przełożeniach i na jakim modelu MRF-a, czy tam innych nawet jakichś tam wynalazków, że tak się wyrażę. I też koło stówki wam to idzie, bez większego znaczenia, jakie to ma przełożenia. I fajnie. Także no, jeżeli wam wystarczy, bo tu jest chyba około 14 koni. I no fajnie to chodzi, no. Dla młodego człowieka na pewno na sam początek będzie wystarczająco. No wiadomo, jak już ktoś by się przesiadał z jakiegoś dwusuwa, no to już by powiedział, co to za zamułka jest, nie? Ale jak jesteście jacyś tacy niedoświadczeni w tym temacie i wsiądziecie, to przejdziecie się po terenie, no to będziecie na pewno mile zaskoczeni, tu wam to gwarantuję. W kwestie wymiarów jakby, no to mamy pitbajki, które mają wysokość siedziska gdzieś powiedzmy od 50 cm do 85, czyli to jest zakres taki, jakbym powiedział, normalnego pełnowymiarowego motocykla, jeżeli chodzi o ten temat. No i pojemność silnika powiedzmy od 50 do około 200 cm, ale pewnie też są większe, jakieś swapy ludzie robią i są tam jeszcze większe silniki. Także to jest, jeżeli chodzi o pojemności, to tak to wygląda. Także jeżeli chodzi o to pytanie, czy zmieszczę się na pitbike'a, to pytanie, to odpowiedź na to pytanie jest prosta, zmieszczę się, tylko jest kwestia, czy będzie ci to te gabaryty motocykla, który jest mniejszy po prostu niż pełnowymiarowy cross, będą ci odpowiadały. No, to już jest kwestia subiektywna. No jak mówię, dla mnie to nie przeszkadza, bo ja lubię, bo urzekła mnie po prostu, urzekł mnie ten motocykl swoimi gabarytami i swoją użytecznością jakby, w sensie, że bardzo dużo można, bardzo fajnie można się pobawić na takim małym szkrabie, który jest lekki, zwrotny i wyjątkowo zrywny. Tutaj wiecie, jak jedziecie po piachu, jedziecie gdzieś tam w terenie na luźniejszym, możecie zrywa nawierzchnię, gdy dodacie gazu na każdym biegu. Także no, jeżeli chodzi o to, to naprawdę odczucia z jazdy są bardzo pozytywne i no, jak dla mnie to jest po prostu bajeczka. Tylko tak jak mówię, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, no bo jak jechaliście na czymś mocniejszym, no to może to być, jesteście bardziej zaawansowanymi motocyklistami terenowymi, no to może to być dla was za małe. Thank you.
No i tyle, moi drodzy, z tego gadania mojego motocyklowego. Trochę prywaty na sam koniec. Zostawcie łapkę, zostawcie suba, jeżeli wam się film spodobał. Na pewno będzie więcej filmów z pitbike'iem. No nie będę obiecywał, że będzie co tydzień ten film, no bo faktycznie gadałem z takim kumplem, który też kręci vlogi. Mówi: Carlos, kurde, kręć filmy jak masz wenę, a nie wtedy, kiedy musisz, bo wtedy to faktycznie nie ma takiej przyjemności. Prowadzę kanał również, składam komputery na... Tego nie wiecie jeszcze, bo ten kanał już trochę jest. Trochę się bawię w składanie komputerów, ale tak typowo hobbystycznie, bo komputery też zawsze lubiłem. Jak chcecie, to wpadajcie. Teraz będę składał dwa komputery znajomym. Różne, jeden do 2500 zł, drugi do 4000. Jak chcecie tam posłuchać, jak co się dzieje na rynku podzespołów komputerowych, to wbijajcie. Jeszcze prywata, link będzie, reflink mój do sklepu, nie sklepu, tylko strony z cashbackiem, Leti Shops, co się nazywa chyba. Jak weźmiecie, zalogujecie się z mojego linka i kupicie jakiś przedmiot z jakiegoś tam sklepu, nie wiem, na przykład Euro AGD, to dostaniecie ileś tam procent zwrotu za to, że się zalogujecie z tego linka. Ja dostanę dychę i wy dostaniecie dychę, jeżeli zrobicie zakupy, i wszyscy będą zadowoleni. I tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Elóweczka.